Cześć, witajcie na kanale Innowacyjnego Domu. Ja nazywam się Wiktor Łysak i dzisiaj przygotowałem dla Was pierwszy odcinek z takiej dłuższej serii w temacie rekuperatorów. Mówię o dłuższej serii, bo niebawem pojawi się więcej odcinków w tej tematyce na naszym kanale. Będziemy rozmawiać z ekspertami, prezentować konkretne już rozwiązania, konkretne urządzenia, także zachęcam do tego, żeby zostać z nami na dłużej, żeby zostawić subskrypcję. No i zapraszam Was do oglądania, a dodam jeszcze tylko, że jeżeli szukacie właśnie rekuperatora, to numery telefonu do naszej firmy znajdziecie w opisie. Czekamy na Wasz kontakt. Czym w ogóle jest rekuperator? Najprościej mówiąc, tak po chłopsku, jest to alternatywa dla wentylacji mechanicznej lub wentylacji grawitacyjnej, naturalnej, tyle że z odzyskiem ciepła. Rekuperator dzięki pracy silników, dzięki pracy wentylatorów wymusza nam wymianę powietrza w domu, czyli oddajemy z domu już ciepłe, nagrzane na przykład przez pompę ciepła powietrze, a do domu wpuszczamy powietrze zimne, które jest ogrzewane w procesie wymiany ciepła właśnie w tym rekuperatorze i wszystko to dzieje się w wymienniku ciepła. No i dobra, mamy tą wymianę ciepła, ale jak ona wygląda, ile tego ciepła jesteśmy w stanie odzyskać? No, w najlepszych rekuperatorach do 98%. I żeby nam się to dobrze liczyło, tak liczbowo, no to weźmy sobie na zewnątrz 0 stopni, w środku w budynku 20. Czyli deltę temperatur mamy 20 stopni. Odzysk 98% oznacza, że przy takiej standardowej wentylacji grawitacyjnej do budynku wlatowałoby powietrze o temperaturze 0 stopni. Natomiast przy odzysku 98% wlatuje nam powietrze o temperaturze 19,6, więc różnica jest naprawdę kolosalna. I tutaj dodam tylko, że te 98% to jest wartość maksymalna i to w najlepszych rekuperatorach. No niemniej pokazałem Państwu, jakie są możliwości tych urządzeń. No ale co nam daje ten odzysk ciepła? No przede wszystkim oszczędności na ogrzewaniu. Bo muszą Państwo wiedzieć, że taka prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna stanowi aż od 35 do 40% całkowitej straty ciepła budynku. Czyli bardzo dużo. Przez to, że to ciepło nie ucieka nam przez wentylację, to tutaj podam też Państwu liczbowy przykład naszego klienta, który ma zapotrzebowanie domu 12,7 kW i ten pan akurat poszukuje pompy ciepła, czyli tutaj byśmy mówili pewnie o jakimś urządzeniu około 12 kW, na przykład LG Therma 12 kW. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie, zapotrzebowanie cieplne w tysiącach kWh wynosi tutaj 23 tysiące kWh. A co gdybyśmy mieli rekuperator? Z wartości 12,7 zapotrzebowanie grzewcze przy minus 20 spada nam na 10,2 kW. Czyli jak już wcześniej wspominałem o LG, to teraz mówilibyśmy o LG nie 12, a 9 i byłoby to urządzenie dobrane, no wręcz idealnie. A roczne zapotrzebowanie cieplne spada nam z 23 tysięcy na 18 tysięcy kWh. Czyli po pierwsze możemy założyć mniejszą pompę, która będzie tańsza, a po drugie mamy tutaj około jeszcze 1000 kWh, jeżeli chodzi o prąd zaoszczędzony na ogrzewaniu. Obok mnie teraz widzicie, jest to taki przekrój rekuperatora. Akurat jest to Berluf Selen 2. A więc jak pewnie się domyślacie, omówimy sobie teraz po prostu budowę rekuperatorów. No przede wszystkim te cztery strzałki. Co one oznaczają? Mamy tu tak: czerpnie powietrza zimnego na zewnątrz, wyrzutnie powietrza zużytego z budynku, mamy tutaj wyrzutnie powietrza na budynek i czerpnie powietrza zużytego z budynku. Dalej mamy obudowę, oczywiście izolowaną akustycznie, izolowaną termicznie, żeby to wszystko nam pracowało ciszej. Mamy też dwa filtry, tutaj jest na zielono zaznaczony, jest to filtr wstępny, jeden i drugi. Tutaj tak na niebiesko odznaczają się wentylatory, oczywiście jest tu wentylator oraz silnik. Tutaj jest drugi wentylator i na środku mamy wymiennik ciepła, a pod spodem tego nie widzicie, ale jest tam jeszcze taca z kroplin. I tak prezentuje się cały rekuperator. Ale jakie są takie trzy główne elementy, najważniejsze w zasadzie w rekuperatorze? No, po pierwsze jest to serce rekuperatora, czyli wymiennik. Po drugie jest to wentylator, a w zasadzie silnik, od którego w głównej mierze będzie zależał pobór prądu.
No i jest to również sterownik, którego tutaj akurat nie widzicie, bo taki sterownik umieszcza się po prostu na ścianie już w Waszym domu. Wspomniałem już o sercu i tutaj tak jak w pompie ciepła sercem jest sprężarka, tak w rekuperatorze sercem jest wymiennik ciepła. Ale jakie są rodzaje tych wymienników i czym się od siebie różnią? Za mną teraz będą wyświetlały się po kolei schematy wymienników, o których będę mówił. I na pierwszy ogień idzie nam wymiennik krzyżowy. Jest to wymiennik bardzo rzadko spotykany ze względu na swoją niską efektywność. Zazwyczaj odzysk ciepła w takich wymiennikach jest to między 50 a 70% i wymienniki te w ogóle nie umożliwiają odzysku wilgoci. Drugi rodzaj są to wymienniki rotacyjne i one sprawują się już znacznie lepiej niż wymienniki krzyżowe i działają ze sprawnością odzysku ciepła między 80 a 90%. Dalej mamy wymienniki entalpiczne, które widzicie tutaj za mną. I czym te entalpiki różnią się od pozostałych wymienników? No, ich efektywność to jest pomiędzy 80 a 85% odzysku ciepła. Natomiast entalpiki umożliwiają nam odzysk wilgoci, więc nie musimy się martwić o nawilżanie powietrza, nie trzeba dorzucać dodatkowo żadnego nawilżacza. Na koniec, jako wisienka na torcie, najbardziej efektywny rodzaj wymienników, który widzicie za mną, jest to wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Efektywność odzysku ciepła tu waha się w granicach 90 do 98%. Natomiast nie mamy tutaj niestety odzysku wilgoci, więc do takich rekuperatorów, które będą najbardziej efektywne, musimy dorzucić jeszcze dodatkowo nawilżacz i tutaj nie ma się co martwić. Nie mówię o nawilżaczu w każdym pokoju, o jakiejś mgiełce na biurku, tylko mówię o takim centralnym nawilżaczu, który jest montowany w tym miejscu, gdzie rekuperator. Wspomniałem o silnikach i poborze prądu, bo to właśnie od silnika w głównej mierze będzie zależał pobór prądu przez rekuperator. No bo silnik napędza nam wentylator, no i tak naprawdę pozostałe elementy działają już bez użycia prądu. Oczywiście nie licząc grzałki, która uruchomi się tylko w takich najbardziej skrajnych warunkach. No i wszelkiej maści drobnej elektroniki, wyświetlacz, sterownik. Także pobór prądu przez taką drobną elektronikę nie ma dużego znaczenia, po prostu może być zdecydowanie pomijalny. A jakie jest realne zużycie prądu przez rekuperator? No, producenci w swoich katalogach podają maksymalne wartości poboru prądu przez silnik wentylatora, ale tutaj warto pamiętać, że ten wentylator prawie nigdy nie będzie się kręcił na maksa. No bo chodzi nam o to, żeby rekuperator działał sobie stale, na niskich obrotach. I takie realne zużycie, jeżeli chodzi o prąd, to jest około 1 kW dziennie, co przekłada się na jakieś 360-370 kWh prądu rocznie. No, czyli mniej więcej w tym momencie jest to 350-400 zł. Za prąd. A na ogrzewaniu oszczędzamy jednocześnie znacznie, znacznie więcej. Mamy omówioną kwestię wymiennika, kwestię silnika, to teraz parę słów o sterowniku. No, zazwyczaj jest to takie urządzenie pewnie wielkości telefonu, w przypadku większości producentów. Montuje się to na ścianie i tu zapewniam Państwa, że po kilku dniach użytkowania, po nastawieniu tego wszystko prawidłowo, tak naprawdę będzie służyło to tylko jako jakaś ozdoba na ścianę, bo te rekuperatory będą sobie pracowały po prostu automatycznie. Sterownik na ścianie będzie nam pozwalał regulować na przykład temperaturę, na przykład przepływ powietrza, włączyć bypass, czyli włączyć tryb taki wietrzenia, bo jeżeli zależy nam na szybkim wywietrzeniu budynku, to rekuperator też się do tego świetnie nadaje. W niektórych urządzeniach dzieje się to automatycznie, czyli z poziomu sterownika, w innych trzeba przekręcić pokrętło na obudowie, natomiast ten bypass, który się otwiera, jest to nic innego jak ominięcie przez powietrze wymiennika, czyli taki bezpośredni nadmuch do budynku. W dodatku niektóre sterowniki naścienne mają też funkcję badania jakości powietrza, czyli na przykład jeżeli mamy dużo gości, mamy jakąś imprezę, to rekuperator sam wykryje na przykład zwiększone stężenie dwutlenku węgla, no i po prostu wentylator wejdzie sobie na wyższe obroty i ten budynek po prostu nam szybciej wywietrzy. Ale tak jak wspominałem, dzieje się to automatycznie, więc na tym sterowniku nic nie będziemy musieli klikać, a nawet jakbyśmy chcieli klikać, bawić się samodzielnie, to oprócz samego sterownika
Większość rekuperatorów ma też funkcję Wi-Fi, czyli mamy, tak jak większość nowych sprzętów, możliwość zdalnej kontroli, zdalnego podglądu poprzez aplikację na telefonie. Było słów kilka o efektywności energetycznej, no ale nie tylko po to nam jest potrzebny rekuperator. Bo po co jeszcze? No dba on o nasze zdrowie, którego przecież nie możemy kupić za żadne pieniądze. Ale jak to działa? No po pierwsze rekuperatory wyposażone są w filtry. I tutaj nie będę mówił konkretnie jaki rekuperator, jaki filtr, bo tych filtrów jest wiele rodzajów jest też rekuperatorów, ale możemy się pozbyć grzybów, pleśni, wirusów, bakterii, jakichś pyłów zawieszonych, smogu, ogólnie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, nawet do tego stopnia, że takie rekuperatory mogą być montowane w szpitalach, no, gdzie to powietrze musi być po prostu sterylne. Powłoki wewnętrzne wymiennika mogą być pokryte na przykład jonami srebra, które działają antybakteryjnie. Możemy mieć lampę UV, ozonator, filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy i jeszcze wiele, wiele więcej. Także tutaj jest o czym mówić. Na pewno rekuperator zazwyczaj oczyści nam też powietrze. Po drugie, stosując taki rekuperator wraz z nawilżaczem, czy też jeżeli to jest entalpik, no to bez nawilżacza, mamy możliwość kontroli wilgoci. A kontrolowana wilgoć jest to niższe ryzyko powstawania grzybów i pleśni, których zarodniki przecież też są dla nas toksyczne. Po trzecie, stała wymiana powietrza. I tutaj będzie miało to wpływ pewnie głównie na sen, który jest bardzo ważny. Ja nie jestem lekarzem, ale zapytajcie swojego lekarza, na pewno powie wam to samo. Mianowicie, że lepiej jest spać przy świeżym powietrzu. I nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas otwierał okno w nocy zimą i wietrzył podczas snu. No po prostu będzie nam zimno, pompa ciepła czy jakieś inne źródło ciepła po prostu będzie miało przez to większe zużycie. Natomiast rekuperator pozwala nam na tak naprawdę ciągłe wietrzenie tego pomieszczenia, czyli snu przy wysokiej zawartości tlenu. A jak wiemy, dobry sen to zdrowe ciało. No i taką czwartą zaletą zdrowotną jest to, że rekuperator pozwala nam na wietrzenie budynku i pozbywanie się z niego zanieczyszczeń pochodzących na przykład z malowania, na przykład z nowych mebli, z wszelkiego rodzaju lakierów. Po prostu wietrząc ten budynek już tak naprawdę na etapie budowy czy na etapie remontu, wykańczania, pozbywamy się tych toksyn, które no, nie będą miały kontaktu z naszym ciałem. Wiemy czym jest rekuperator, wiemy co nam daje, to teraz kilka słów o doborze urządzenia. Powiem tylko, że nie jest to trudne, nie jest to tak skomplikowany proces jak na przykład przy doborze urządzenia grzewczego. Film o doborze urządzeń grzewczych macie teraz w waszym prawym górnym rogu, zachęcam do obejrzenia. I będzie to proces tutaj w przypadku rekuperacji bardzo prosty, bo zależy on w zasadzie tylko i wyłącznie od kubatury budynku. Jak już mamy kubaturę wyliczoną, to jedyne co musimy zrobić, to porównać ją z tym, co proponują producenci. Zawsze jest tak, że producent rekuperatora podaje, dla jakiej kubatury dany model się nadaje. I teraz ważna sprawa jest taka, rekuperator nie może być za mały, bo po prostu będzie on musiał pracować na wysokich obrotach, a i tak być może ta wymiana powietrza będzie zbyt wolna, ale inaczej niż w przypadku pompy ciepła, rekuperator może być jak najbardziej przewymiarowany. Przewymiarowanie pompy ciepła jest gorsze niż niedoszacowanie, ale w rekuperacji, broń Boże, nie idźcie tą drogą. Tutaj warto pamiętać o tym, że rekuperator za duży po prostu będzie nam pracował na niższych obrotach, ale wciąż będzie pracował tak jak powinien, tylko te wentylatory będą się kręciły wolniej. Natomiast, tak jak mówiłem, za mały sobie nie poradzi, a warto tutaj pamiętać o tym, że często jest tak, że producent w rekuperatorze do większych budynków po prostu ma lepsze wyposażenie. Czyli jeżeli macie pieniądze, jeżeli szukacie jakiegoś konkretnego rozwiązania, chcecie konkretny zestaw filtrów, konkretny pobór prądu, konkretne funkcje na sterowniku i okazuje się, że ten rekuperator jest większy niż wam potrzeba, to jak najbardziej możecie go kupić. W niczym wam to nie zaszkodzi. I kolejną ważną rzeczą przy doborze urządzenia jest wybór miejsca, w którym ono będzie stało czy wisiało. No bo musicie wiedzieć, że są różne wyglądy rekuperatorów. Mogą być rekuperatory, które są cienkie, mogą być takie, które wyglądają jak klocek, jak sześcian. To jest pierwsza rzecz, czyli tutaj patrzymy na grubość, czy na przykład możemy
zamontować to w suficie podwieszanym, czy na przykład musimy zarezerwować miejsce, nie wiem, na strychu, gdzie ten rekuperator będzie stał, czy w garażu, gdzie ten rekuperator będzie podwieszony już na wyższym suficie. I druga kwestia jest taka, w którym miejscu jest nawiew i wywiew. Dlatego, że często jest tak, że chcemy zamontować rekuperator w piwnicy. I teraz fajnie jest sobie postawić ten rekuperator na ziemi, bo ma on na przykład wyloty do góry. Natomiast jakbyśmy chcieli już zamontować zwykły rekuperator, podwiesilibyśmy go przy suficie, gdzie jest niski sufit, bo jesteśmy w piwnicy, no to może być nam niewygodnie. Powiedziałem o obudowie, o jej grubości, powiedziałem o miejscu, gdzie jest wlot i wylot powietrza. No to jest jeszcze trzecia sprawa, gdzie jest taca ociekowa. I to nam będzie warunkowało tak naprawdę, w jakiej płaszczyźnie możemy taki rekuperator zamontować. Bo niektóre rekuperatory mają na przykład trzy tace ociekowe, czyli jesteśmy w stanie go zamontować poziomo, jesteśmy w stanie zamontować na jednym boku, bądź też na drugim boku, więc warto wziąć pod uwagę po prostu, gdzie jest ta taca ociekowa. Na dzisiaj to już wszystko. Tak jak mówiłem, był to taki wprowadzający odcinek do tematu rekuperatorów. Jeżeli szukacie jakiegoś dla siebie lub też szukacie fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynu energii, szukacie ocieplenia do swojego domu, to śmiało odzywajcie się do nas. Tak jak już wspominałem, w opisie znajdują się telefony do mnie, do Marcina, do Kordiana. Śmiało dzwońcie, piszcie, czekamy na Wasze wiadomości. A za dzisiaj już Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia i do zobaczenia.